Podczas naszego najdłuższego podjazdu tej rowerowej wyprawy totalnej na przełęcz Malaga, 90 km Santa Maria z 1000 na 4300, widzieliśmy mnóstwo ludzi, naprawdę mnóstwo ludzi, którzy zjeżdżali na rowerach w dół. Niektórzy, tak jak ci z tyłu, opakowani jak Josh Bender na Joe Drop. Problem polega na tym, że tam jest 90 km asfaltu. Nie mam zielonego pojęcia, jak ludzie mogą wyciągać przyjemność ze zjeżdżania 90 km z góry po asfalcie. 5 km po jakimś morderczym podjeździe. 10 km. Może po 100 km podjazdu, jak przerabialiśmy, 90 km zjazdu jest jakąś nagrodą. Ale zjeżdżanie samo czy jest nagrodą? Czy to jest fajne? Nie mam zielonego pojęcia. Niektórzy z tych Amerykanów są naprawdę turbo opakowani i płacą za to $300, żeby iść tu wywieźć z Cusco i żeby sobie zjechać w dół. Oj. Pozdrawiam wszystkich prawdziwych twardzieli. A jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że to nawet nie jest przełęcz. Przełęcz jest tam. Nie wiem, ile tu jest, ale 4000 może. Zwożą ich tutaj w dół niżej, żeby się im lepiej oddychało. Żeby nie mieli problemów i dyskomfortu podczas wyjątkowo ekstremalnego zjazdu po asfalcie 90 km w dół. Wszystkich prawdziwych twardzieli zapraszam do udziału w naszych wyprawach totalnych, gdzie podjeżdżamy na takie przełęcze i ewentualnie z nich zjeżdżamy z drugiej strony. Serdecznie Was pozdrawiam z Peru, przełęcz Malaga, Zosia i Jacek.